ucieknie mi na plac jeszcze. Do widzenia. Susza. Susza jak pierun. Wybrałem się pokazać wam, jak tam kukurydza wygląda. To jest ta kukurydza normalnie siana 20 kwietnia, ale zaraz pójdziemy. Masakra jest. Masakra. Pójdziemy na tą kukurydzę sianą po mieszance gorzowskiej. A ja się z wami witam w takich niecodziennych okolicznościach. Siema, z tej strony Fiflak Farmer. No, że tak powiem, do szlifierki kątowej to okulary muszą zawsze być. Chociaż człowiek myśli, betoniarka nam szczeliła, zalecę. I no, szlifnę kawałek, żeby farbę zedrzeć, ile? 10 cm. Żeby szło pospawać, no i macie. 30 sekund szlifowania i już musiało piznąć w oko. No ale noc się człowiek pomęczył. Rano do okulisty i wytargał kawałek metalu. No co zrobić? Za głupotę trzeba płacić. Proszę bardzo. Ta 20 kwietnia siana nie wygląda źle. A tu mamy tą Pogorzowski, czyli nie wiem kiedy, 20 maja siana była. Nie jest też zła, ale wszędzie susza. Ona by chciała rosnąć, ale nie może, no bo kasz tyle czasu bez deszczu. Musi popadać. Wiem, że tam na północy, w centralnej Polsce jeszcze gorzej niż u nas na Śląsku, ale jest ogólnie strasznie sucho. A już chyba taki jeden z ostatnich vlogów, jak nie ostatni. Bo, żeby nie było, że Fiflak zaś zniknie z YouTube'a bez słowa, to zniknie ze słowem teraz. No. Nie no. Po prostu człowiek nagrywo. Już rok powiedzmy z przerwami, to półtora nawet. Żeby coś jakieś z tego mieć. Jakiego tręgla. Żeby chociaż na Adobe na miesiąc stówkę z tego YouTube'a wpadło. To dobre, to już będzie jakiś sens, nie? Ale YouTube nie chce moich filmów. Raz mnie nie przyjęli do społeczności zarabiania. Odrzucili mój wniosek, jakieś tam pierdoły. Nie wiem, że coś tam nie spełniam wymagań. No to pousuwałem chyba ze 3-4 filmy. Co tam, może miałem jakiś problem z muzyką. Nie wiem, wszystko teraz się świeciło na publicznie, ładnie, bez problemów. I mogłem zgłosić się za miesiąc dopiero. No to poczekałem ten miesiąc. Ponagrywałem. Niektóre filmy nawet fajnie. Ponad 20 tysięcy wyświetleń, jak o renówkach. No to za taki film już jakiś grosz fajny wpadnie. Jakbym miał funkcję zarabiania. Ale nie mam. Minął ten miesiąc, wysłałem kolejne zgłoszenie. A YouTube mocie w 4 literach. Zaś jakieś naruszenie odnośnie zarabiania. Nie wiem. Ja się na tym nie znam. Może wy rozumiecie tego YouTube'a bardziej. O co tam chodzi w tym wszystkim. Ani człowiek nie przeklina, ani nie jest wulgarny. Myślę, że robię takie raczej treści normalne. Nie wiem. Tyle idiotyzmów jest na YouTubie i to funkcjonuje, a taki se vlog rolniczy nie spełnia jakichś wymagań. Znaczy wymagania spełniam wszystkie. Tam ponad 1000 widzów, 8000 godzin materiału już jest. Tam wszystko się zgadza. Bo inaczej bym nie mógł wysłać wniosku, ale... Ale nie. Mimo to, że wszystko się zgadza, to YouTube mówi nie. Nie będziesz fiflaczku zarabiał. No to fiflaczek
bez obrazy, to sro. Nie chce mi się. Człowiek się nagoni z tą kamerą, potem po nocach jeden film to z 2 godziny montażu, a po takim czasie nagrywania nawet złotówki ci dziady nie dadzą. Także fiflaczek se odpuszcza. Może kiedyś wróci. Teraz mi powiedzieli, że dopiero mogę się zgłosić po 17 września, więc chociażbym nie wiadomo co poprawił w kanale, to i tak się nie mogę zgłosić do zarabiania. Bo nie, bo tak mnie zablokowali, że dopiero po 17 września. No to pewnie 17 września i tak se wyślę zgłoszenie, bo co mi to tam szkodzi. A na razie se odpuszczam. Fiflaczek też w bardzo niedalekiej przyszłości zostanie tatą. Będzie mała fiflaczka. To się na tym trzeba skupić. Widocznie nie jest mi dane nagrywać na YouTubie. Nie wszystkim się to też podoba. Także jest to małe pożegnanie z wami, moi drodzy widzowie. Wierni. Bardzo fajni. Bardzo się cieszę z wszystkich komentujących i oglądających, bo widać, że to nie są jacyś, za przeproszeniem, debile. Tylko normalni, fajni ludzie, którymi często się wdałem w dyskusje w wiadomościach prywatnych, na YouTubie. Spoko, fajna społeczność. Ja jestem sfrustrowany. Jestem sfrustrowany, bo jednak człowiek się starał, jak już usiągnął ten pułap, żeby w końcu jakiś grosik z tego wpadł, to YouTube twierdzi, że nie spełniam jakichś wymagań. A ja nie wiem, czego nie spełniam, a YouTube mi nie napisze, czego ja nie spełniam, tylko odsyła mnie do regulaminu. Ja cały regulamin przeczytałem i nie wiem, może jestem za głupi, ale nie rozumiem tego. No trudno. Takie obejście tej kukurydzki na koniec. Troszkę tam z prasy. Ogólnie prasa jest na sprzedaż. Jednak tą pasówkę chcę kupić. Prasa jest dobra. Mogę już z czystym sumieniem polecić. Jedna rzecz tam na wałku jest spawana, ale dość dobrze to jest zrobione i chodzi to cały czas. Więc nie uważam, że to jest jakaś lipa. Całą elektronikę, ten komputer sterowania jest wywalony z tej prasy. Zrobione jest na prostą wajchę hydrauliki. I bardzo fajnie. Siatka działa, wszystko. Rotor fajny. Nawet noże da się włączyć, bo to przerobiłem teraz. No i co? No i co tu będziemy fanzolić? Tako jest kukurydzka. Po gorzowskiej mieszance. Taka jest kukurydzka. Bezpośrednio siana w kwietniu. Moim zdaniem ta kukurydzka mniejsza po gorzowskiej, ona se tam, jak przyjdzie tylko deszczyk, ona se tam wyruszy. Po gorzowskiej myślę, że tu będzie miała lepsze nawet podłoże niż ta. Ale to czas pokaże. No. Także dzisiaj trochę taki jednooki bandyta. Ale spoko. Zakropimy. Żelu naciśniemy do oka i od jutra już będziemy działać. Dzisiaj sobie tak już odpuściłem, bo to całą noc człowiek nie spał, rano mu szkubali tym okiem, a ja na oczy to jestem przewrażliwiony. To myślałem, że od tej okuliski co z tym stołem wyjdę, jak mnie trzymali. Ale co zrobić. Także jak ktoś wie, z czym może być problem w moim kanale, to niech napisze, a ja się z wami żegnam. Pokażę wam tam jeszcze troszeczkę, co mam nagrane z prasy, jak ją sprzątałem, smarowałem. I zobaczymy się nie wiem kiedy. A wyjechać na zewnątrz.
wiem, co tam wciągło, no ale dobra. Siema, z tej strony Fiflak Farmer. Dzisiaj serwisik prasy. Przedmuchaliśmy ją, bo kurzył jak pieron. Teraz smarowanko i można ją odstawić. Pojadę jedną belę przywieźć do byków i koniec. Będzie stała z miesiąc. Nie myję prasy, bo woda to jest wróg prasy. Mógłbym ją po górze opłukać chociaż, ale... Na razie to jest dobre, może przy okazji, jakby traktor był. Smarujemy. Brakuje drugiego. To by przytrzymał. No i... O, poszło. Teraz przecisło. Tu też jest, ale w takim miejscu ciężko będzie dojść. Dobra, przeszło. Tam jest, ale tam ciężko dojść. Musiałbym blachę ściepać. Tu. Nie, gdzie są naklejki, ale nie wszędzie. To mamy. Widzicie co jeszcze? Tu chyba wszystko. Chyba, żeby tam jakoś wleźć. O, jest tu coś. Od klapy, ale z góry od klapy. Opa. No właśnie. Bądź tu mądry, pisz wiersze, proszę pana. Tak jest. Najlepiej tak wejść na prasę. To tu dojdziemy. Dobra.
naciśnij. No tu nie naciśniemy. Nie dojdę tam. Tu naciśniemy. No widzicie, gdyby trzeba było ten wałek wyczyścić. No tu się jakieś niedobre rzeczy dzieją. No właśnie. No w wolnej chwili. Dzisiaj tak nie owijamy siatką. Parirara. Tu trzeba mieć powoli badania wysokościowe przy smarowaniu prasy. Pięknie. Tu zawieramy. To bierzemy. Tu gdzieś dojdziemy. Tu jest jeden i drugi. Wałek szerokokątny. Piękna rzecz. O, poszło. Tu będzie ciężej, ale tu takich kątów nie ma. Jak w traktorze. Sio. Tak jest. Tu mu jeszcze damy. Sporzeń to jest najważniejsza rzecz do smarowania. W traktorze. No i dobra. Newralgiczne miejsca ino. Ale to już znacie jak własną matkę. Na razie, pozdrawiam. Na razie.